Witam bardzo serdecznie społeczność DevJS. Bardzo mi miło, że mogę tutaj dzisiaj dla Was wystąpić z prezentacją o budowaniu zdecentralizowanych aplikacji w oparciu o blockchain Ethereum. To, co dzisiaj Wam powiem, myślę, że można odnieść też do wielu innych blockchainów, które powstają i też pewnie powstaną. Natomiast ja dzisiaj będę skupiał się stricte na Ethereum z dwóch względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że po prostu mam doświadczenie na tej platformie i od prawie 2 lat pracuję dla startupu, w którym różne eksperymenty właśnie z blockchainem Ethereum robimy. A druga kwestia jest taka, że po prostu Ethereum jest, myślę, chyba najbardziej rozwiniętą i dojrzałą platformą. Jest tam najwięcej projektów, najwięcej ofert pracy na rynku, więc też myślę, że z punktu widzenia takich nowicjuszy, którzy chcą wejść w blockchain, w tworzenie aplikacji zdecentralizowanych, myślę, że Ethereum ma największy sens. Tak jak już Paweł wspomniał, dzisiaj widzimy się w wersji online, więc siłą rzeczy wy mnie widzicie, ja was nie, więc też zależałoby mi na tym, żebyście byli aktywni na czacie, zadawali pytania, bo wtedy przynajmniej będę wiedział, czy to, co mówię, jest chociażby dla was ciekawe i czy odpowiednio tłumaczę ten temat. Też jeszcze takim tytułem wstępu chcę powiedzieć, że na pewno dzisiaj no nie nauczę was pisać smart kontraktów i zrobić w całości aplikacji od podstaw czy frontendu od podstaw. Raczej moim celem w dzisiejszej prezentacji jest zakomunikowanie wam, że jest platforma Ethereum, co można na niej zrobić, jak można na niej postawić pierwsze kroki, jakie narzędzia są wymagane do dewelopowania na tej platformie. Pokażę troszeczkę kodu, ale też nie będę wchodził w to zbyt głęboko, bo myślę, że dzisiaj będzie dużo różnych jakichś nowych pojęć, więc też nie chcę z tym wszystkim zakręcić. Więc lecimy. Nazywam się Artur Chmaro. Jeżeli chcecie mnie znaleźć w internecie, to macie tutaj mój blog fullstack.pl/bio, tam macie linki do mojego Twittera, LinkedIna, Facebooka, YouTube'a, więc jeżeli macie ochotę sobie tam zerknąć, to bardzo proszę. A ja tymczasem zacznę od odrobiny historii, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, czym w ogóle zdecentralizowany internet jest, czym jest Web 3.0. Zaczęło się oczywiście od internetu w takiej wersji Web 1.0, jeżeli możemy tak to nazwać, i kto korzystał kiedyś z telegazety w telewizorze, ten myślę, że dobrze wie, jak działał ten początkowy internet. Tam za dużo nie było interakcji z użytkownikiem. Internet bardziej działał wtedy w takiej wersji read-only, czyli wchodziliśmy na stronę internetową i tam mogliśmy coś sobie przeczytać. Natomiast później technologia się rozwinęła, ale nie tylko technologia, ale też cały ekosystem naokoło tej technologii. Więc pojawiły się płatności internetowe, pojawił się tańszy internet i bardziej dostępny internet, pojawiły się smartfony i to wszystko spowodowało to, że znaleźliśmy się teraz w takiej epoce, jeżeli mogę tak to nazwać, Web 2.0, w której już mamy różne aplikacje typu Facebook, typu jakieś aplikacje typu BlaBlaCar, wszelkiego rodzaju sharing economy, możliwość wynajęcia hulajnogi na minuty, udostępniania swojego samochodu, wymieniania się mieszkaniami z ludźmi na wczasy. To wszystko jest możliwe w dzisiejszym internecie nie tylko przez technologię, ale też przez różnego rodzaju systemy, które są wokół tej technologii, przez regulacje prawne, też przez tak naprawdę nasze podejście do technologii i pewną wiarę, jaką pokładamy w te serwisy, które działają w internecie. Natomiast na horyzoncie pojawia się też Web 3.0, czyli już jakby taka kolejna epoka w internecie, która ma szansę zostać bardziej zdecentralizowana. Za chwilkę, co to jest centralizacja i decentralizacja, te takie dwa ciężkie słowa w wymówieniu, za chwileczkę postaram wam się powiedzieć. Natomiast chcę też zwrócić uwagę na to i w żaden sposób was nie czarować, że blockchain i Ethereum jest lekiem na całe zło. To nie jest w żaden sposób mój cel na dzisiaj. Jestem też przeciwnikiem
jakby takiego podejścia do sprawy, że blockchain rozwiąże wszystkie nasze problemy, albo wręcz przenoszenia 1:1 usług, które znamy z tej epoki Web 2.0 do epoki Web 3.0. Ja tak naprawdę uważam, że blockchain i ogólnie Ethereum i też inne blockchainy są trochę w takim fazie, w stadium rozwoju jak internet gdzieś tak, nie wiem, może w 2000-2001 roku. Czyli tak naprawdę jakieś technologiczne rozwiązania są, ale po pierwsze jest mało ludzi zainteresowanych, żeby faktycznie korzystać z tych rozwiązań, a po drugie też cały ekosystem naokoło nie jest gotowy, więc wyobraźcie sobie, że na przykład w 2001 roku bym powiedział wam, że chcę zbudować platformę do streamowania filmów. Myślę, że każdy by się popukał w głowę, powiedział: w ogóle co to za pomysł, musisz opłacić serwery, musisz opłacić ludzi, żeby to wszystko wydevelopować, a na końcu i tak nikt się nie zgodzi na to, żebyś streamował film w internecie, ponieważ internet to jest takie miejsce dla piratów, jest DVD, jest telewizja, są kasety VHS, a ty tutaj wyskakujesz jak Filip z Konopi z jakimiś aplikacjami do streamowania. I wydaje mi się, że z Web 3.0 z blockchainem jest troszeczkę tak samo, czyli jakby technologia raczkuje, możemy coraz więcej rzeczy zrobić, ale ludzie nie do końca wiedzą, co nam ten zdecentralizowany internet może dać. Ludzie też do końca nie rozumieją tej technologii i dlatego uważam, że jesteśmy dopiero na samym początku tej historii, ale no jak wiecie, często bywa tak, że im szybciej się w coś wejdzie, tym ma się większą przewagę nad innymi. Dlatego też zachęcam was, jeżeli interesują was kryptowaluty, jeżeli interesuje was zdecentralizowany świat, to warto się też zainteresować Ethereum i tworzeniem aplikacji właśnie na tę platformę. Więc teraz szybko chciałbym wam powiedzieć, co obiecuje nam Ethereum. Przede wszystkim Ethereum jest to globalna platforma dla zdecentralizowanych aplikacji. I teraz, co to jest zdecentralizowana aplikacja? Myślę, że najprościej można wytłumaczyć zdecentralizowaną aplikację, porównując ją do aplikacji centralizowanej. Więc w sytuacji, gdy na przykład wchodzicie na Facebooka i jesteście użytkownikami Facebooka, to z punktu widzenia waszego Facebook jest troszeczkę taką czarną skrzynką, do której możecie wkładać jakieś dane i z której otrzymujecie jakieś dane. Natomiast nie macie w ogóle żadnego wpływu na to, co się z waszymi danymi dzieje po drugiej stronie. Facebook wasze dane może w różny sposób przetwarzać, może odpalać jakieś algorytmy sztucznej inteligencji, może was w jakiś sposób profilować, a później te dane mogą wędrować w ekosystemie Facebooka do różnych miejsc. I teraz jakby spojrzeć na to z drugiej strony, czym jest aplikacja zdecentralizowana, to jest to aplikacja, która działa w taki sposób, że nie mamy takiego punktu centralnego, który jest czarną skrzynką. I teraz bardziej możemy sobie wyobrazić to w taki sposób, że gdybyśmy chcieli na przykład zrobić Facebooka zdecentralizowanego w oparciu o blockchain Ethereum, to za bardzo nie ma sensu przenoszenia tego Facebooka 1:1 do sieci blockchain, ponieważ jest to drogie, jest to czasochłonne, operacje na blockchainie trwają, za każdą operację, którą musimy wykonać, musimy tak naprawdę zapłacić, więc możemy to trochę sobie wyobrazić tak, że w momencie, gdybym chciał polajkować jakieś zdjęcie kota, to wtedy tak naprawdę musiałbym zapłacić za to jakąś drobną cenę w postaci przesłania kryptowaluty, co jest oczywiście bez sensu, nikt by tego nie chciał zrobić. Natomiast jeżeli zastanowimy się, że Facebook moglibyśmy odtworzyć w nieco bardziej zdecentralizowany sposób i na przykład podzielić go na takie różne osobne aplikacje, że mamy na przykład aplikację, do której mogę wrzucać swoje wszystkie zdjęcia. Później mam aplikację, która na przykład potrafi porozumieć się z moją aplikacją do zdjęć, ale porozumiewa się z nią w taki sposób, że za każdym razem na przykład mój kolega, kiedy chce zobaczyć jakieś moje zdjęcie, albo koleżanka, musi się zgłosić do tej aplikacji i ta aplikacja stricte udostępnia tylko określonej innej małej aplikacji to zdjęcie. I wtedy już mamy bardziej zdecentralizowaną aplikację, która ma nieco większy sens niż przenoszenie czegoś 1:1. Ethereum obiecuje nam też open source, czyli to, czego
co rzadko tak naprawdę jest w technologiach, czy w serwisach, czy w usługach scentralizowanych. Już tutaj nie chodzi o open source sam w sobie, jeżeli chodzi o udostępnienie kodu. Bardziej mi chodzi tutaj o open source, jeżeli chodzi o samą kolaborację wewnątrz sieci. Czyli w Facebooku czy na Twitterze zwykle decyzje są podejmowane w taki sposób, że Facebook, Twitter już wiedzą, co chcą zrobić za 2 czy za 3 lata. Ich inżynierowie pracują nad tym, później jest dział biznesowy, dział prawniczy, który to wszystko ogarnia i stwierdza, co się wydarzy za 2-3 lata w platformie Facebook. No i te decyzje, delikatnie mówiąc, nie zawsze muszą uwzględniać interes nasz, czyli użytkowników. I teraz w przypadku, gdy mamy zdecentralizowaną platformę, taką jak Ethereum, bardzo często jest tak, a w zasadzie zawsze, jeżeli mówimy o Ethereum, z innymi projektami bywa różnie, ale z Ethereum bywa tak, że wszelkie jakby dyskusje na temat tego, w którą stronę ma iść Ethereum, jakie funkcje ma wspierać, jakie ma problemy do rozwiązania, to wszystko jest dyskutowane w pełni w otwarty sposób. Możemy nad tym kolaborować, możemy sobie dołączyć do grup roboczych i mieć wpływ realny na to, w jaki sposób platforma się rozwija. To, że ta platforma jest open source, ma jeszcze dodatkowy plus taki, że niektóre rzeczy mogą nie wejść do tej głównej sieci Ethereum, ale na przykład jeżeli ja tworzę jakąś aplikację i jakiś pomysł mi się wydaje ciekawy, to mogę pożyczyć, wziąć ten kod albo ten pomysł i w jakimś własnym, malutkim obrębie swojej zdecentralizowanej sieci mogę wypróbować te rozwiązania i na przykład użyć ich do własnym celu, sprawdzić, przetestować, dać innym znać, że na przykład słuchajcie, to działa super, idziemy w tym kierunku. Kolejną rzecz, którą obiecuje nam Ethereum, to jest bankowość dla każdego. Czyli tak naprawdę w momencie, gdy bierzemy udział w tej zdecentralizowanej sieci, to żeby cokolwiek w niej wykonać, to musimy się posłużyć naszym kluczem prywatnym. I ten klucz prywatny możemy przechowywać, nieważne, czy w przeglądarce, czy w jakiejś aplikacji mobilnej, czy w jakimś na przykład urządzeniu hardware'owym, ale generalnie możemy dzięki temu kluczowi prywatnemu odbierać i wysyłać pieniądze. I to jest bardzo ważne, bo sieć Ethereum jest zbudowana w taki sposób, że nikt nie może na przykład powiedzieć, ludzie na przykład z Iranu nie mogą korzystać z tej sieci, bo my nie dogadujemy się za bardzo z irańskim rządem, tam są terroryści, tam się źle dzieje, więc oni nie mogą korzystać z tej bankowości. Nie możemy też powiedzieć na przykład, słuchaj, ty w tej sieci Ethereum nie możesz przesłać pieniędzy, ponieważ na przykład masz 11 lat. Więc tutaj jakby cały system tej zdecentralizowanej sieci jest zbudowany w taki sposób, że każdy może korzystać z tej prostej bankowości, która polega na tym, że trzymamy jakieś środki i możemy je dowolnie przekazać do innych osób. Kolejna rzecz, no to nie mamy pośredników, tak? W świecie centralizacji, w świecie Web 2.0 sytuacja ma się tak, że na przykład bardzo często, żeby, nie wiem, otworzyć kasyno, albo żeby otworzyć bookmachera, albo żeby organizować jakąś usługę finansową, to nagle się okazuje, że musimy mieć zgodę jakiejś komisji finansowej, musimy mieć najlepiej 5 milionów złotych gdzieś tam zdeponowanych w jakimś banku, musimy mieć jakieś rekomendacje i różne rzeczy, które dla takich śmiertelników często są bardzo ciężkie do zrealizowania. Natomiast Ethereum jest zbudowane w taki sposób, że jeżeli ktoś coś chce zbudować, to po prostu to buduje. Nie ma żadnych licencji, nie ma certyfikatów, nie ma komisji, która przychyla się bądź nie do twojego wniosku, nie mamy jakichś certyfikatów i tak dalej, i tak dalej. Jedyne, co potrzebujemy, to dobry pomysł i chęci do zbudowania czegoś. To też poniekąd implikuje kolejny punkt, czyli brak kontroli korporacji lub rządów. Ethereum nie należy do jakiejś firmy, która ma jakieś interesy związane z tą firmą. Wszystko jest zarządzane przez fundację, w której są różne prawa, która też jest otwarta, do której można się zgłosić i po prostu partycypować w różnych decyzjach. Nie mamy tutaj jakby z góry ustalonego rządu czy też korporacji, która w jakiś sposób może wpływać na decyzje podejmowane przez Ethereum.
Ethereum też obiecuje i tak naprawdę realizuje dosyć mocno kompatybilność. I kompatybilność, mam tutaj na myśli taką kompatybilność domyślną, z której oczywiście możemy w określonych przypadkach zrezygnować, ale generalnie chodzi tutaj o to, że na przykład jeżeli tworzymy smart kontrakt w sieci Ethereum, to domyślnie ten smart kontrakt, czyli taki program wdrożony nie na scentralizowany serwer, ale wdrożony w sieć, może współpracować z innymi programami. I teraz porównując to na przykład z usługami scentralizowanymi, no to jak to wygląda? Wygląda to w taki sposób, że w momencie, gdy chcemy się zintegrować z Facebookiem, no to owszem, możemy zrobić tam Facebook login, możemy zrobić jakąś tam integrację, żeby tam, nie wiem, pobrać listę naszych znajomych, ale pamiętajcie o tym, że możecie zawsze zrobić tylko i wyłącznie tyle, na ile Facebook wam pozwoli. Facebook może także w trakcie gry zmieniać zasady gry, czyli tak naprawdę możecie zbudować aplikację, która korzysta z różnych zewnętrznych interfejsów, z zewnętrznych API facebookowych, możecie zbudować wokół tego jakiś biznes, a na przykład po roku czasu możecie dostać maila, że to API ze względów wytycznych społeczności przedstawionych w dokumencie z dnia 19 sierpnia zakłada, że już to API więcej nie jest dostępne i nie możecie nic w tym w zasadzie zrobić. Natomiast jeżeli budujecie w oparciu o Ethereum, o smart kontrakty, smart kontrakt, czyli ten program zdeployowany do sieci, jest tam na zawsze. Czyli jeżeli wymyślimy jakiś model biznesowy albo jakieś zasady, no to inne aplikacje, które są kompatybilne z tym smart kontraktem, mają gwarancję, że będą one tak działać zawsze. I to jest świetne i piękne w sieci Ethereum. Często jak rozmawiam z ludźmi, to ludzie się tak na mnie dziwnie patrzą i mówią, ale po co ten blockchain? Przecież mamy PHP, MySQL-a, Postgresa, jest dziesiątki książek napisanych na ten temat, ludzie rozumieją bazy danych, te bazy danych są szybkie, ten blockchain jest drogi, wolny, ciężko się w nim przechowuje pliki i dane. Po cholerę to w ogóle, co to w ogóle jest? I oczywiście te pytania mają sens, prawda? Bo moim zdaniem często jest tak, że jeżeli ktoś myśli o blockchainie i o sieci zdecentralizowanej i chce przenosić modele biznesowe jeden do jeden na blockchain, no to nie ma to większego sensu. Ale na przykład jeżeli ktoś chce stworzyć Ubera, ale nie takiego samego Ubera jak ten Uber, co jest teraz, w sposób, który działa w sposób scentralizowany, że jest jedna tam firma, która działa na cały świat i po prostu biorą 30% czy tam więcej prowizji od tych wszystkich kierowców i sobie z tego żyją, no to jeżeli ktoś chce to zrobić w oparciu o blockchain jeden do jednego, no to oczywiście nie ma to sensu. Natomiast jeżeli chcemy zrobić to w nieco inny sposób, że na przykład kierowcy jeżdżący w tej sieci partycypują w jakichś na przykład zyskach, mają realny wpływ na tą platformę, inwestorzy mają możliwość na przykład wykupowanie tokenów takiej platformy i na przykład inwestowanie w tą platformę, udostępniając na przykład swoje samochody albo swoich pracowników, albo swoje ubezpieczenie, albo cokolwiek, co może pomóc tej firmie, to nagle się okazuje, że blockchain całkiem nieźle się sprawdza w takich nieco innych, nowatorskich rozwiązaniach. Czyli co na przykład możemy zrobić w takim blockchainie? Blockchain i Ethereum doskonale się nadają do tokenizacji aktywów. Czyli na przykład mamy jakąś rzecz, tak? I to może być tak naprawdę wszystko. Na przykład możemy stokenizować
jakiś parking wolnostojący pod Szczecinem, możemy się zrzucić w 200 osób, każdy po określoną sumę pieniędzy i budujemy parking pod Szczecinem, gdzieś tam na jakiejś ziemi. I oczywiście, jeżeli chcemy to zrealizować w sposób tradycyjny, no to musimy zaprzęgnąć prawników, musimy zaprzęgnąć notariusza, podpisać umowy między sobą, jakoś założyć spółkę, która tym wszystkim będzie zarządzać. No i oczywiście pewnie w przypadku, gdy budujemy biurowiec, no to ma to jak największy sens, natomiast w przypadku jakichś takich małych, skromnych inwestycji pod Szczecinem, no to składanie się w 200 osób na parking pewnie nie ma większego sensu. Natomiast w przyszłości bardzo możliwe, że będzie możliwe tokenizowanie różnych takich inwestycji i opieranie tego o sieć Ethereum, czyli wtedy będziemy mieli smart kontrakt, który tak naprawdę będzie odpowiedzialny za przyjmowanie płatności, za korzystanie z tego parkingu, będzie odpowiedzialny za płacenie na przykład podatków albo różnych opłat, za to, że ten parking gdzieś sobie tam leży, oraz też dystrybucję ewentualnych zysków wśród innych osób, które biorą udział w tej inwestycji. Tak samo też taki smart kontrakt może być odpowiedzialny za możliwość handlowania takimi tokenami, czyli w sytuacji, jak chciałbym komuś na przykład odsprzedać swoje udziały albo odkupić od kogoś udziały w takim parkingu, bo mam na przykład lepszy pomysł, żeby go monetyzować albo usprawnić, to oczywiście mogę to zrobić. Kolejna rzecz to wszelkiego rodzaju zdecentralizowane giełdy. Teraz jest często tak, że w momencie, gdy chcecie na przykład handlować kryptowalutami albo tokenami, no to macie jakąś firmę, która jest tak naprawdę scentralizowanym serwerem i jedynym gwarantem waszego bezpieczeństwa, że wasze środki, które macie w giełdzie, czego oczywiście się nie powinno robić, nie powinno się nigdy trzymać swoich środków na giełdzie, ale jeżeli ktoś już to robi, no to musi zaufać tej scentralizowanej giełdzie, że ona po prostu nie zostanie okradziona przez hakerów czy tam inne osoby. Natomiast możemy sobie wyobrazić sytuację, że jesteśmy w stanie napisać kontrakt, który jest wrzucony do sieci, który jest przetestowany, sprawdzony, ma tam 1200 testów i tak dalej. I ten program jest odpowiedzialny za to, że działa po prostu jako giełda. I wtedy nie, przynajmniej wiadomo, smart kontrakt też może zawierać błędy, też może zostać okradziony przez kogoś, ale przynajmniej odcinamy sobie sytuację taką, że ktoś tą giełdę może po prostu okraść na niby, tak? Czyli ja na przykład mógłbym założyć giełdę, zobaczyć, że w danym momencie mam X pieniędzy, to są pieniądze, które zadowoliłyby mnie, żebym sobie już po prostu przestał pracować i wyjechał gdzieś w jakieś piękne miejsce, no i mogę po prostu upozorować, że ktoś okradł mi tą giełdę, a w rzeczywistości mogę się zawinąć z tymi pieniędzmi. Oczywiście jest to przestępstwo, oczywiście w żaden sposób nikogo nie namawiam do takich praktyk, ale chodzi o to, że możemy rozwiązać problem giełd poprzez realizację ich w oparciu o właśnie smart kontrakty. Kolejna rzecz to handel wszelkimi licencjami. Często jest tak, że na przykład ja jestem twórcą, tak? I na przykład, nie wiem, wytworzę jakieś dzieło sztuki, ktoś mi zapłaci za to dzieło sztuki $1000, ja biorę te $1000 do kieszeni i później na przykład za 3 lata okazuje się, że ktoś przez jakieś zewnętrzne czynniki może odsprzedać to moje dzieło sztuki już nie za 1000, tylko na przykład za 2 miliony. No i co się wtedy dzieje? No ja oczywiście jako ten twórca na początku no mam $1000 w kieszeni, najprawdopodobniej już ich nie mam, a ktoś tam, kto zrobił świetny interes, po prostu ma dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy. Więc można by to było oprzeć na przykład też taki handel licencjami w oparciu o smart kontrakt, który by zawsze pamiętał, że ja jestem początkowym twórcą danego dzieła sztuki i na przykład w sytuacji, gdy ktoś później będzie chciał odsprzedawać to dzieło sztuki, to oczywiście to może zrobić, ale ja zawsze bym chciał na przykład otrzymać
nie wiem, jakiś procent z tej transakcji. I też tutaj bardzo fajnym use case'em jest, wydaje mi się, wszelki handel cyfrowymi produktami, ponieważ wyobraźcie sobie na przykład sytuację, że tworzę kurs, nagrywam go w formie wideo, daję go na przykład jakiemuś nieuczciwemu dystrybutorowi i ten dystrybutor na przykład w rzeczywistości sprzedaje mój kurs 1000 razy do swoich klientów, a do mnie dzwoni i mówi: słuchaj Artur, no nie idzie, tam 100 się sprzedało, tak, no to masz tutaj tam 10% ze 100. A jeżeli byśmy zrealizowali to w oparciu o smart contract, nie musimy mieć zaufania między sobą, tylko musimy mieć zaufanie do kodu, który po prostu zrealizuje dane rzeczy. Później bardzo fajna rzecz, która mi się podoba, którą też blockchain rozwiązuje, to jest tak zwany zero knowledge proofs. I teraz zero knowledge proofs, myślę, że dobry przykład. Niestety, oczywiście nie będę promował w żaden sposób kupowania alkoholu, ale dosyć łatwo wytłumaczyć zero knowledge proofs w oparciu właśnie o kupno alkoholu. Załóżmy, że jest ładna dziewczyna, która chce sobie kupić w osiedlowym sklepiku piwo. Przychodzi do takiego sklepiku i pan, oczywiście słusznie patrząc na tą dziewczynę, prosi ją o dowód. No i bierze ten dowód, no i widzi w tym dowodzie nie tylko to, że dziewczyna ma 19 lat, czyli jest uprawniona do tego, żeby kupić to piwo, ale widzi też, jak ona się nazywa. W starych dowodach to jeszcze widzi, gdzie ona mieszka. No i to już nie jest fajna sytuacja, bo pan ze sklepiku, który sprzedaje piwo, nie powinien w żaden sposób wiedzieć, kto się jak nazywa i gdzie mieszka, tylko powinien móc sprawdzić, czy ta kobieta jest uprawniona do kupna tego piwa. I właśnie Zero Knowledge Proofs rozwiązuje ten problem, że możemy mieć zgromadzone informacje na temat naszej tożsamości i na przykład w momencie, gdy chcemy kogoś poinformować tylko o strzępku informacji, możemy to zrobić w sposób weryfikowalny kryptograficznie, że możemy komuś tylko i wyłącznie udostępnić informacje na temat tego, że mamy po prostu 18 lat i nie musimy udostępniać żadnych innych informacji. I tak samo może być w wielu różnych miejscach, na przykład jak wypożyczamy samochód, to też nie chcemy przysyłać skanu swojego prawa jazdy, chcemy tylko poinformować wypożyczalnię, że jesteśmy w stanie kierować pojazdami. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo w niektórych państwach na tak naprawdę prawo jazdy można wykonać różne operacje, można wziąć jakąś pożyczkę drobną, można gdzieś podszyć się pod kogoś, więc generalnie wydaje mi się, że będzie to coraz bardziej ważne, żeby strzec informacji na nasz temat i blockchain, sieć Ethereum i inne blockchainy pozwalają fajnie korzystać z tej opcji zero knowledge proofs. Kolejna rzecz, no to kasyna, wiecie, ja też jestem takim człowiekiem z natury nieufnym i na przykład jak słyszę, że te wielkie kasyna, które działają online, muszą zdobyć jakąś tam licencję na Kajmanach, którą w zasadzie dosyć ciężko jest zdobyć szaremu człowieczkowi, to nie do końca chce mi się wierzyć, że te kasyna nie myślą albo przynajmniej nie robią jakiegoś profilowania albo jakiegoś badania zachowania ludzi, którzy korzystają z tego kasyna. Tak? Czyli na przykład jeżeli ktoś tam siedzi i tam gra sobie w kasynie tam 200 raz, no to zakładam, że można go w jakiś sposób sprofilować i tak naprawdę wysunąć jakieś wnioski, w jaki sposób ktoś gra w tym kasynie. Natomiast kasyno bardzo prosto można zrealizować w oparciu o blockchain. Mamy smart contract, dwie osoby wpłacają jakieś pieniądze, zakładają się na przykład o wynik blackjacka, czy tam co tam się gra w tych kasynach i jest to jakby rozstrzygane przez niezależny smart contract, który może być przetestowany przez inne osoby, który może być łatwo zgłoszony, że
ten smart kontrakt jest niebezpieczny, nie grajcie na nim. Natomiast w przypadku, gdy kasyno jest taką czarną skrzynką, no to musimy ufać temu promilowi społeczeństwa, które jest w stanie założyć kasyno gdzieś tam na Kajmanach i tak dalej. Więc no, jeżeli się im ufa, to się ufa, ale ja bym wolał ufać tak naprawdę kodu źródłowemu niż jakimś tam śmiesznym instytucjom. W blockchainie też możemy realizować coś, co w niektórych państwach i w niektórych sytuacjach wydaje mi się jest bardzo ważne, czyli możemy przechowywać pliki w sposób, który jest odporny na cenzurę. W dzisiejszych czasach mamy takie, żyjąc w Polsce, mamy takie przekonanie, że cenzura w zasadzie nas nie dotyczy, bo możemy korzystać z Twittera, możemy korzystać z Facebooka, możemy korzystać z YouTube'a, możemy wrzucać pliki na Dropboxa, możemy korzystać z Gmaila i tak dalej. Tylko też wydaje mi się, że warto sobie zadać pytanie, co by się stało, gdybyśmy nagle nie mieli dostępu do tych wszystkich usług, albo gdybyśmy mieli dostęp do tych usług w sposób wybiórczy. O, tak bym to nazwał. I tutaj też blockchain, sieć Ethereum pozwala nam budować wszelkiego rodzaju aplikacje, które działają w sposób zdecentralizowany i umożliwiają nam także przechowywanie plików w sposób zdecentralizowany. Ostatni punkt, specjalnie go umieściłem na ostatniej liście, na ostatnim miejscu. Teraz, jeżeli ktoś się interesuje inwestycjami, kryptowalutami, to tak zwany DeFi, czyli zdecentralizowane finanse. Powstaje dużo różnych aplikacji, które stają się coraz bardziej popularne i pozwalają na realizację jakichś usług finansowych w oparciu o blockchain. Ja się nie znam na inwestycjach, nie inwestuję, jeżeli chodzi o kryptowaluty, bardziej się tym wszystkim interesuję z punktu widzenia technicznego i wydaje mi się, że takie zdecentralizowane finanse mają szansę naprawdę za parę lat nieźle wystrzelić, ponieważ wyobraźcie sobie, że macie te potężne banki, te potężne firmy ubezpieczeniowe, które robią koszmarne pieniądze w skali całego świata i wyobraźcie sobie, że chociażby gdyby nawet 5% z tych usług dało się zrealizować na jakimś blockchainiku, na jakimś śmiesznym Ethereum dla grupy zainteresowanych osób, które na przykład nie mają ochoty dzielić się marżą za jakiś drobny kredyt czy za jakieś drobne ubezpieczenie z firmami, które mają już kilka drapaczy chmur, tylko wolą na przykład wspomóc jakiegoś dewelopera, który zrobił jakiś fajny smart kontrakt, który realizuje takie usługi, to wydaje mi się, że w perspektywie kilku lat może mieć to szansę powodzenia. Jak będzie, zobaczymy. Dobra, teraz chciałbym też powiedzieć troszeczkę już o tworzeniu samych aplikacji, bo się dosyć mocno rozgadałem, jeżeli chodzi o sam wstęp, czym jest Ethereum, czym jest blockchain, czym są zdecentralizowane aplikacje, czym są scentralizowane aplikacje, to teraz myślę, że pora na to, żebym odrobinę was wprowadził w świat tworzenia aplikacji w oparciu o blockchain i o Ethereum. I tutaj myślę, że najważniejsza kwestia, jeżeli ktoś już jest programistą, jeżeli ktoś już tworzy aplikację, to trzeba po prostu się odrobinę przestawić. Trzeba zmienić troszeczkę swoje nastawienie i sposób, w jaki się tworzy aplikację, ponieważ no, te paradygmaty się znacząco różnią. Przede wszystkim w momencie, gdy chcemy zrobić logowanie w systemach scentralizowanych, musimy wysłać jakąś kombinację, którą jest na przykład e-mail i hasło. To leci na przykład na jakiś serwer backendowy i ten serwer backendowy to sprawdza. Natomiast w przypadku, gdy korzystamy z Ethereum, posługujemy się tak zwanym walletem. Tutaj w tym wallecie mam na przykład 1,9 ETH. ETH to nie jest Ethereum, to jest ETH to jest ETH, Ethereum to jest Ethereum. Ethereum to jest platforma zdecentralizowana, a ETH jest to domyślna kryptowaluta, którą się posługujemy i przedstawiamy w tym systemie. I teraz
Ja tutaj nie mam żadnych poważnych środków, więc posługuję się zwykłym walletem, czyli portfelem, który się nazywa MetaMask. I myślę, że w momencie, gdy chcecie zacząć tworzyć aplikację w oparciu o Ethereum, ten MetaMask w zupełności Wam wystarczy. Jeżeli natomiast później już chcecie korzystać z prawdziwych, dużych środków, no to wtedy zachęcałbym do zastanowienia się nad jakiś sensowniejszy wallet. Natomiast nad jakimś sensowniejszym walletem. Natomiast ten wallet pełni dwie funkcje. Jedną funkcją jest możliwość przesyłania pieniędzy i interakcji z blockchainem, ale też możemy posłużyć się tym naszym portfelem do tego, aby podpisywać na przykład jakieś wiadomości. I na przykład w sytuacji, gdy chcę się zalogować do jakiejś zdecentralizowanej aplikacji, to loguję się w taki sposób, że aplikacja mi przysyła do potwierdzenia, do podpisania jakiś komunikat, na przykład zaloguj się i jakiś tam losowy ciąg znaków. Ja wtedy otrzymuję ten komunikat i mogę złożyć pod nim podpis, korzystając ze swojego prywatnego klucza, który tylko mi jest znany i który jest przechowywany tylko i wyłącznie w moim wallet. Tak podpisaną wiadomość wysyłam do zdecentralizowanej aplikacji, a ona może zweryfikować, jaki adres podpisał tą wiadomość i widzą, że adres należy do mnie, więc wiedzą, że ja to jestem ja, adres to jest ten publiczny numerek tutaj, więc wtedy mogą na przykład zapisać sobie, że to konto założył ten adres i następnym razem, jak chcę się zalogować, to muszę znowu podpisać kolejny komunikat, kolejny kontrakt. Oczywiście logowanie w blockchainie, w Ethereum możemy zrealizować na szereg różnych sposobów. Są specjalne usługi, te zero knowledge proofy, o których mówiłem, są specjalne zdecentralizowane aplikacje, które się tym zajmują, więc tutaj możecie to zrobić na wiele różnych sposobów. Najważniejsza rzecz, jaką musicie zapamiętać, to jest taka, że jeżeli macie zdecentralizowaną aplikację i musicie w niej podać e-mail i hasło, to najprawdopodobniej ta aplikacja nie jest w pełni zdecentralizowana. Kolejna ważna rzecz, którą trzeba zmienić sobie w swoim mindsetie, to jest to, że przez to, że ktoś się posługuje swoim kluczem prywatnym, no to tak naprawdę w momencie, gdy ktoś zapomni albo utraci ten prywatny klucz, no to jest wtedy problem, bo wtedy nie możemy za bardzo odzyskać tego klucza, bo ten klucz idealnie, w idealnym świecie nigdy nie opuszcza twojej głowy, twojego walleta, twojego jakiejś zdecentralizowanej aplikacji bądź sprzętu, więc w momencie, gdy ktoś ci ten klucz zniszczy albo go zapomnisz, no to wtedy pojawia się problem. Oczywiście są już aplikacje, są już pomysły, jak to można rozwiązać. Jakiś tam pomysł, o jakim słyszałem, to jest taki, że mogę swój prywatny klucz podrzeć na takie okruszki i jeden okruszek dać mamie, jeden dać tacie, trzy inne dać tam na przykład jakimś przyjaciołom i na przykład jak zgubię ten klucz prywatny, to muszę do każdego pójść, zebrać te okruszki, w odpowiedni sposób je tam połączyć i odzyskać ten prywatny klucz. Więc jakieś tam sposoby są, ale trzeba pamiętać, że to nie jest aplikacja, która działa w analogiczny sposób jak aplikacje scentralizowane. Kolejna rzecz to brak tradycyjnego backendu. Na ten moment, gdy chcemy w Ethereum mieć namiastkę backendu, czyli jakiejś takiej usługi, z którą możemy się komunikować, która wykonuje jakąś logikę biznesową, to tak naprawdę korzystamy wtedy ze smart kontraktu. I smart kontrakty są pisane w kodzie. Tutaj pokażę Wam fragment takiego kodu. Generalnie piszemy je w oparciu o język, który się nazywa Solidity. Ten język pozwala nam pisać jakiś tam kodzik. Tutaj akurat jest kontrakt, który pozwala przechowywać w sobie różnego rodzaju tokeny, czyli na przykład mogę utworzyć token Artur i na przykład go komuś przesłać. No wiadomo, nie jest to może zbyt użyteczny smart kontrakt, natomiast tutaj mam kod tego smart kontraktu, mam go
napisanego w języku Solidity i na przykład w momencie, gdy chciałbym ten kontrakt zdeployować, no to ten kod musi zostać najpierw przez nas skompilowany do takiej formy, którą rozumie EVM, czyli Ethereum Virtual Machine. A Ethereum Virtual Machine jest to tak naprawdę taki interpreter. Może nie wiem, czy interpreter to takie dobre słowo, ale generalnie polega to na tym, że ten kod ja jestem w stanie spakować, wysłać go do sieci i płacę za to pewną prowizję i płacę za to w kryptowalucie ETH i wtedy za to, że to zapłacę, to ten mój kod zostanie zdeployowany na blockchainie Ethereum. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda w sytuacji, gdy korzystamy z tak zwanej sieci testowej. Oczywiście teraz nie będę korzystał z prawdziwej sieci Ethereum, bo po pierwsze straciłbym najprawdopodobniej około $80 w danym momencie. Teraz chyba gdzieś tyle ten kurs wynosi. Gdybym chciał ten kontrakt zdeployować do sieci, to tak naprawdę zapłaciłbym za niego około $80. Oczywiście jest to uwarunkowane tym, jak bardzo jest zawiły nasz kod, ile mamy funkcji, ile chcemy korzystać z pamięci. To wszystko jest jakby wyceniane, no i wiadomo, im ten nasz algorytm większy, bardziej kosztowniejszy, tym musimy zapłacić więcej. Więc tutaj ja jestem połączony z siecią testową Robsten. Sieć testowa Robsten działa w taki sposób, że jakby możemy testować nasz kod, ale nie płacimy prawdziwych pieniędzy. Więc tutaj mamy jakieś tam serwerki, które gdzieś tam sobie w tle działają, ale one jakby nie są prawdziwą siecią i tutaj możemy sobie symulować działanie naszego kodu Ethereum. I teraz załóżmy, że napisałem sobie ten piękny kodzik do obsługi tych swoich tokenów. Generalnie, jeżeli ktoś się chce nauczyć pisania smart kontraktów, to nie jest to nic, myślę, ciężkiego, jeżeli ktoś ma odrobinę doświadczenia w programowaniu. Ważne jest poznać nową składnię, nowe typy danych, jakieś tutaj mappingi, konstruktory, jak działają, jak chcemy zczytać aktualnie użytkownika, który prowadzi interakcję ze smart kontraktem, więc tutaj jest parę takich niuansów. Kursów na ten temat jest multum. Też na końcu dam wam jakieś linki, gdzie będziecie mogli zdobyć tą wiedzę. Ale dobra, teraz chcemy zdeployować kontrakt. Klikam deploy i teraz tutaj muszę potwierdzić tę transakcję. Wyświetlił się teraz dla tych, co nie widzieli, mój wallet i tutaj zapłaciłem teraz za to, że tak naprawdę ten kontrakt się zdeployował i tutaj w rzeczywistości ten kontrakt został teraz wysłany do sieci testowej Ethereum i tutaj mogę sobie sprawdzać jakieś informacje, kto ile ma jakiegoś tokenu, mogę utworzyć jakiś nowy token, więc tutaj mogę prowadzić interakcję z tym smart kontraktem i oczywiście w momencie, gdy chcemy coś odczytać z blockchaina, nie płacimy za to, natomiast jeżeli chcemy wysłać jakieś dane i je przetworzyć albo coś zapisać w tym smart kontrakcie, to musimy się znowu wtedy posłużyć naszym walletem. I oczywiście, no jeżeli robimy sobie to przez jakąś aplikacyjkę, na przykład Remix Ethereum.org, no to nie jest to tak ciekawe. Dużo ciekawsze jest to w momencie, gdy chcemy korzystać z jakiejś naszej aplikacji, na przykład napisanej w Reakcie albo w Angularze albo jeszcze w czymś innym, to wtedy się robi troszeczkę ciekawiej i za chwileczkę wam to pokażę. Generalnie tutaj ta strona Remix, ja ją polecam, bo możecie sobie tutaj prosto napisać jakieś kodziki, przekleić sobie jakiś smart kontrakt i po prostu sprawdzić, jak to działa, z czym to się je, jakie tutaj błędy to potrafi rzucić i tak dalej, więc jest to bardzo fajna rzecz, żeby zacząć, bo tak naprawdę nie musicie instalować nie wiadomo co, tylko potrzebna wam jest przeglądarka, potrzebny wam jest wallet, mimo że tutaj też jest opcja, żeby korzystać nawet z budowanego walletu, czyli tutaj jakiś tam JavaScript VM, też jest taka możliwość, więc na upartego jedyne, co potrzebujecie, żeby zdeployować swój pierwszy smart kontrakt Ethereum i go sobie przetestować, pobawić się nim, to jest
tak naprawdę potrzebujecie jedynie przeglądarki. Tutaj jeszcze ciekawa rzecz jest taka, że w momencie, gdy ten kod sobie skompilujemy, to musimy go skompilować i musimy go wdrożyć do sieci Ethereum. I ten proces kompilacji polega na tym, że później mamy tak zwany bytecode. I tutaj na przykład jakbyśmy sobie otworzyli, no to widzicie, tutaj w takiej formie sobie to leci jakby do sieci i później sieć wie, w jaki sposób nam otworzyć ten smart contract. Natomiast co bardziej jest ciekawe z punktu widzenia frontendowca, to wiele ciekawszy jest tak zwany kod ABI, ponieważ ten kod jest to tak naprawdę JSON, który opisuje nam to, co możemy zrobić z naszym smart kontraktem. Czyli w momencie, gdy chcemy robić jakieś interakcje ze smart kontraktem w naszej aplikacji, którą piszemy na przykład w JavaScriptie, w Reakcie i tak dalej, potrzebujemy mieć ten kod i po prostu sobie go gdzieś tam na file systemie zapisujemy i później w określony sposób ładujemy go do biblioteki i korzystamy z takiego smart kontraktu. I teraz tutaj na przykład pokażę wam przykładowy kodzik, taki, który na przykład obsługuje wysłanie jakiejś kwoty pieniędzy po sieci Ethereum. Czyli na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że mamy bardzo prosty komponent reactowy i ten komponent reactowy przyjmuje na przykład adres, czyli adres na przykład kolegi, któremu jestem winny pieniądze za jakiś tam schłodzony napój i mogę mu wysłać po prostu jakąś kwotę w tymże Ethereum. No i teraz, żeby wysłać te pieniądze, no to oczywiście potrzebuję znać jego adres, potrzebuję wpisać kwotę, jaką chcę mu wysłać, no i oczywiście w jakiś sposób muszę się połączyć z siecią Ethereum. I teraz w jaki sposób się łączymy? No w bardzo prosty sposób. Generalnie w większości przypadków, jeżeli ktoś korzysta z przeglądarki, w której ma odpalony MetaMask albo jakiś wallet, to wtedy dostajemy sobie na przykład taki obiekt window.ethereum. I wtedy możemy sobie tutaj różne jakieś operacje z użyciem tego walleta robić. No i teraz na przykład załóżmy, że chcę komuś wysłać pieniądze, no to na przykład sobie teraz tutaj w tym wallecie otworzę jakieś testowe konto. Tutaj mam na przykład konto testowe, tutaj wklepuję sobie adres tego konta, przełączę się teraz na konto, na którym mam jakieś tam środki, no i na przykład chcę komuś przelać 0,6 IFA. Zobaczymy, czy to się powiedzie. Znowu wyskoczył nam tutaj MetaMask. MetaMask się nas pyta, nie wiem czemu tak się wyświetlił tutaj w tym full screenie, chyba coś tutaj przez to, że jestem w opcji udostępniania ekranu, ale generalnie mogę potwierdzić tę transakcję, no i widzimy, że ona ma teraz jakieś określone ID. No i teraz wejdziemy sobie na tą sieć testową, wyszukamy sobie to ID, no i widzimy, że ta transakcja nie została jeszcze przetworzona, ponieważ sieć Ethereum działa w taki sposób, że my jakby płacimy za wykonanie jakiejś transakcji, ale żeby ta transakcja została przeprowadzona w sposób zdecentralizowany, to jakiś kopacz transakcji musi zainteresować się tą transakcją, wykopać ją, wziąć od nas tę prowizję i wtedy dopiero ta transakcja się wykona. Oczywiście to, co ja powiedziałem, jest trochę taką półprawdą, bo tutaj starałem się to troszeczkę uprościć. W rzeczywistości jest to bardziej zaawansowany proces. Jednak jak widzicie, no wysłanie tych pieniędzy chwileczkę czasu zajmuje. W tym przypadku zajęło to 1 minutę. Myślę, że to nie jest tak źle. Na takiej prawdziwej sieci myślę, żeby to zajęło około 4 minut wysłanie takich pieniędzy i jest jeden problem taki, że w momencie, gdybym wysłał na przykład kilka dni temu to sprawdzałem, jeżeli bym wysłał komuś $1, to bym zapłacił za
prowizję $2.60, czyli widzicie, że tak naprawdę no, ta sieć jeszcze do końca nie jest gotowa. Oczywiście można to wszystko obchodzić, są różne sidechainy, są różne metody optymalizacji kosztów wykonywania transakcji, jednak tak jak mówiłem już troszeczkę wcześniej, jest to dosyć niedojrzały produkt, tak bym go określił. No i widzicie, pieniążki mi zdjęło, tutaj się pojawiły, no i zrobiliśmy swoją pierwszą płatność, nie musieliśmy mieć żadnej licencji bankowej, nie musieliśmy wysyłać nikomu numeru buta, swojego zdjęcia, maila i tak dalej, i tak dalej. Po prostu przesłaliśmy pieniądze, koniec, kropka. Kolejna rzecz, no to brak tradycyjnego storage'u, czyli też w momencie, gdy tworzycie te aplikacje, musicie pamiętać o tym, że nie możemy mieć scentralizowanego serwera, na który wysyłamy sobie pliki, bo wtedy tak naprawdę nie możemy mówić o tym, że mamy zdecentralizowaną aplikację, więc to też jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że storage musi być w sposób przeprowadzony, zdecentralizowany i do tego też są oczywiście gotowe usługi. Kolejna rzecz, no to musimy się przestawić, że interakcje kosztują nas czas i pieniądze, więc musimy to w naszej aplikacji frontendowej odpowiednio odwzorować, więc każdy musi wiedzieć, że jakaś transakcja się wykonuje, no i też ta wasza aplikacja musi mieć sens biznesowy, tak? Czyli na przykład jeżeli ktoś w waszej aplikacji może sobie kupić miecz do jakiejś gry, a transakcja trwa na przykład 10 minut i za kupno tego miecza trzeba zapłacić $30, no to być może nie ma to większego sensu. Natomiast jeżeli wymyślicie sobie jakiś biznes model, jakąś aplikację, która realizuje coś i te koszty tych transakcji nie są aż tak duże w odniesieniu do tego, co chcecie zrobić, to oczywiście ma to wtedy większy sens. No i zmiana mindsetu, musicie pamiętać, że te zdecentralizowane aplikacje bardzo dobrze, jeżeli one są kompatybilne, czyli oczywiście możecie zdecydować, że chcecie być w pełni zamknięci na inne smart kontrakty i z innymi rzeczami jakby nie współpracować, ale trzeba też pamiętać, że w tym świecie Web 3.0, w tym świecie zdecentralizowanym często właśnie to jest główna wartość dodana, że wy robicie smart kontrakt, który realizuje jakąś małą rzecz, ale na przykład inne smart kontrakty mogą budować i sprzedawać usługi, które krążą wokół tego, co robi wasz smart kontrakt. Teraz pokrótce powiem o narzędziach, jakie najprawdopodobniej będziecie musieli używać. Więc bardzo fajna aplikacja, ona się nazywa Ganache CLI. I generalnie ta aplikacja, już mi gdzieś tam chodzi w tle. Generalnie ta aplikacja daje wam taki blockchain, który wam chodzi lokalnie po waszym, na waszym komputerze. Jest to bardzo przydatne, jak się jedzie pociągiem albo się nie ma dostępu do internetu, gdzieś tam się siedzi w lesie i tak dalej. Można sobie wtedy postawić blockchain lokalnie z użyciem Ganache CLI. Tutaj dostajecie 9 różnych kont, które mają 100 ETH i se możecie wasz wallet dowolnie podłączać do tej sieci, deployować tam różne smart kontrakty i po prostu sobie z tym testować, robić automatyczne testy i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, która was myślę zainteresuje, to jest ten Remix IDE, czyli właśnie takie miejsce, gdzie możecie eksperymentować z pisaniem własnych smart kontraktów i deployem ich. To już rzecz taka bardziej, jak już ktoś zacznie bardziej na poważnie się zajmować tworzeniem tych aplikacji. Infura jest to taki pośrednik, który umożliwia wam komunikację z siecią Ethereum w taki skalowalny sposób, ponieważ jak już pracujecie w sieci produkcyjnej, w tym tak zwanym mainnecie, no to musicie często sprawdzać, co się wydarzyło w tym blockchainie, głównym, no to musielibyście mieć dostęp do tych bloków po stronie swojej infrastruktury i teraz Infura fajnie to rozwiązuje przez to, że daje wam interfejs po API HTTP, dzięki czemu możecie szybko sczytywać jakieś różne bloki, eventy, które są wykonywane na waszych smart kontraktach. Oczywiście jest to w pewien sposób scentralizowane i nie jest to może ta Infura takim moim wymarzonym narzędziem, natomiast
Później zwykle, jak już ma się aplikację, która faktycznie zarabia pieniądze, która faktycznie musi być super, hiper zdecentralizowana, to wtedy oczywiście można skorzystać z jakichś lepszych rozwiązań, ale ta Infura jest bardzo dobra do celów takich deweloperskich, bo po prostu ma program dostępny za darmo, więc na początku można sobie wiele rzeczy usprawnić, przyspieszyć i nic za to nie płacić. Kolejna rzecz to Iters.js. Bardzo fajna biblioteka, która umożliwia Wam interakcję z blockchainem. Jest to biblioteka taka, że na przykład tutaj jak wysyłaliśmy te pieniądze, no to była ta funkcja Handle Payment i tutaj możemy skorzystać z biblioteki Ethers, może Ethers chyba tak się czyta, tutaj się podłączamy akurat do tego walleta, który jakby udostępnia mi obiekt Ethereum wewnątrz mojej przeglądarki i tu oczywiście możemy tę bibliotekę wykorzystać do wysyłania transakcji i do interakcji z blockchainem. Bardzo fajna biblioteka, lekka, nawet ma fajną dokumentację, więc myślę, że na pewno Wam się przyda po to, żeby przede wszystkim mieć interfejs do komunikacji z Ethereum, ale też czasami jest to przydatne, żeby na przykład coś zautomatyzować, czy połączyć się z blockchainem, na przykład w jakichś testach, czy w jakichś programach, które po prostu zczytują dane z blockchainu i podejmują jakieś decyzje w oparciu o te dane. Kolejna rzecz, no to, którą warto znać, no to te wszelkiego rodzaju testnety, czyli ten na przykład Robsten, który umożliwia Wam wrzucanie kodu i wysyłanie transakcji bez jakby ponoszenia realnych kosztów, to też na pewno Wam się przyda w takiej codziennej pracy. Kończę już, bo wiem, że troszeczkę za długo gadam, więc na końcu chciałbym Was zostawić z paroma takimi rzeczami do rozkminki, dlaczego potrzebujemy decentralizacji. Tutaj na tym wykresie widzimy typowe zachowanie się scentralizowanych usług, które odnoszą sukces, czyli na przykład takich platform jak Facebook, jak Twitter, jak Uber, jak Google i tak dalej, i tak dalej. Więc na początku platforma ma za zadanie przyciągać, czyli przyciąga wszelkiego rodzaju osoby. Ja na przykład dobrze pamiętam, że posiadając portal o grach, miałem fanpage, znaczy dalej mam fanpage na Facebooku i mnie do Facebooka przyciągnęło to, że mogę założyć fanpage tego swojego portalu o grach i mogę wrzucać tam linki do jakichś ciekawych newsów na moim portalu, a później ludzie na Facebooku mogą to lajkować, komentować. I wtedy w ten sposób jakby mogłem pozyskiwać nowe osoby. I tak było na początku, gdy działał Facebook. Natomiast oczywiście, gdy Facebook stał się coraz bardziej popularny, no to oczywiście Facebook poszedł w stronę taką, że dosyć mocno zaczął zawężać mój dostęp do moich odbiorców na Facebooku, czyli mając na przykład 1000 osób, w żaden sposób nie docieram do tych 1000 osób, wrzucając jakiś post na mój fanpage, tylko po pierwsze Facebook ucina mi mocno ten zasięg, a po drugie muszę jeszcze rywalizować z reklamami i z różnymi innymi produktami, które są na tej platformie, czyli tak naprawdę Facebook może też często pójść w taką stronę, że mając tę platformę doskonale wie, co się klika, co się ogląda, ode mnie może brać reklamy, żeby dawać mi większy zasięg i większy ruch, ale też może na przykład kupować jakieś aplikacje albo jakieś serwisy i później je premiować na swojej platformie, odcinając mnie tak naprawdę od moich odbiorców. Oczywiście wiadomo, no oni robią to dla pieniędzy, tak działa wolny rynek, jeżeli komuś się nie podoba, to może wyłączyć swój fanpage i pójść na inną platformę, natomiast uważam, że powinniśmy mieć alternatywę, czyli nie chcę mieć sytuacji takiej, że ktoś mi mówi albo jesteś na naszej platformie na naszych zasadach, albo siema, tylko chciałbym mieć możliwość na przykład partycypowania w platformach, które są zrobione w sposób zdecentralizowany i na przykład wiem, że oglądając treści na takiej platformie jestem w stanie wspierać twórców, jestem w stanie docierać do szerszego grona swoich odbiorców i nie ma nad tym wszystkim jakiejś korporacji,
korporacji, która tak naprawdę no, nie zawsze myśli. Nie zawsze myśli z korzyścią dla osób, które są poza tą platformą albo są poza zarządem tej platformy. Tutaj już taki żartobliwy przykład, dlaczego potrzebujemy decentralizacji. Oczywiście nie chcę wchodzić w żaden sposób w tematy polityczne, ale tutaj na tym zdjęciu możemy zobaczyć prawicowego polityka, który sfotografował się na tle pupy i podpisał to, że tutaj ta pani na drugim planie pokazuje, gdzie on ma socjalizm. No i zdjęcie niektórych może śmieszyć, niektórych może zażenować, ale generalnie to zdjęcie zostało usunięte z Facebooka tego polityka, ponieważ nie spełnia ono norm społeczności Facebooka. I teraz pozostaje zadać sobie pytanie, dlaczego Facebook nie jest taki rygorystyczny w przypadku tysiąca innych zdjęć pup na swoich platformach i pytanie, czy też tak samo Facebook by zareagował, gdyby tutaj nie był prawicowy polityk, tylko to byłby na przykład polityk z jakimiś tęczowymi okularami i powiedział, że ta pani pokazuje tam, gdzie on ma faszyzm. I pytanie, czy wtedy to zdjęcie tak samo zostałoby szybko z tego Facebooka zdjęte. Ja oczywiście uważam, że platformy powinny działać w taki sposób, żeby po prostu społeczność bądź decyzje podejmowane przez daną platformę były bardziej podejmowane w sposób transparentny. Na co uważać, gdy tworzycie aplikacje w oparciu o Ethereum i inne blockchainy? Więc uważajcie przede wszystkim na centralizację, żeby przypadkowo tworząc jakieś produkty nie korzystać z scentralizowanych rzeczy albo nie korzystać ze scentralizowanych backendów i na przykład po prostu nie używać paradygmatu scentralizowanego w zdecentralizowanych aplikacjach. To jest, wydaje mi się, bardzo częste, zwłaszcza na początku, kiedy się napotyka jakieś problemy, to wtedy często kuszące jest sięgnięcie po rozwiązania scentralizowane, a tak naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. Druga rzecz to Ethers.js moim zdaniem jest lepszą biblioteką niż Web3, ponieważ mam wrażenie, że jest bardziej zrobiona modułowo i w momencie, gdy chcecie na przykład użyć tylko i wyłącznie jakiegoś małego wycinka funkcjonalności, to w Ethers.js bardziej jest to wszystko zrobione modułowo i wasz build po prostu nie puchnie, tak jak w sytuacji, gdy chcecie skorzystać z biblioteki Web3. Kolejna rzecz, no to musimy dbać o user experience, czyli pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś wchodzi do waszej aplikacji i na twarz dostaje po prostu komunikat, że żeby skorzystać z aplikacji musisz mieć Ethereum, musisz mieć wallet i tak dalej, no to najprawdopodobniej 99% ludzi po prostu z waszej aplikacji zrezygnuje i nigdy więcej do niej nie wróci, bo nie wiedzą, co to jest wallet, nie wiedzą, co to jest Ethereum, nie wiedzą, co to jest kryptowaluta. Natomiast też już są rozwiązania, są też usługi, które na przykład pośredniczą w zarządzaniu walletem, bardzo fajna usługa Magic Link, gdzie tak naprawdę podaje się e-mail, dostajesz e-mail, klikasz w link i jesteś zalogowany w aplikacji, a twój klucz prywatny jest w jakimś takim wolcie tak zwanym, czyli tylko w momencie, gdy ty coś faktycznie chcesz wykonać, no to ta usługa Magic Link ci w tym pomaga. Są niby zdecentralizowani, nie sprawdzałem tego aż tak głęboko, ale coraz więcej się pojawia różnych aplikacji, które po prostu poprawiają ten UX, które na przykład pozwalają płacić ci za transakcje twoich klientów i na przykład później ty możesz ich fakturować, więc na to trzeba zwracać uwagę, żeby klientów jakby do swojej aplikacji nie odstraszać, ale bardziej zachęcać. Funkcje wyciągamy z komponentu. Tutaj mam na myśli to, że w momencie, gdy piszecie na przykład komponenty reactowe, to broń Boże nie korzystajcie z żadnych funkcji związanych z Ethereum w funkcji render. Nie piszemy tam żadnych funkcji. Najlepiej mieć osobno zaimportowane te funkcje i korzystamy z nich tylko w momencie, gdy faktycznie są nam potrzebne, aby nie
narażać użytkownika na to, że jeżeli czegoś nie chce zrobić, to w każdym momencie pobieramy funkcje odpowiedzialne na przykład za komunikację z smart kontraktem, bo te funkcje mogą troszeczkę ważyć. No i ważna rzecz, testujemy, tak? Czyli w momencie, gdy jakiś smart kontrakt zostanie zdeployowany na mainnet, no to jeżeli popełnimy w nim jakiś błąd, no to może być to błąd nieodwracalny. Są na przykład znane przykłady ludzi, którzy zdeployowali smart kontrakt jakiejś usługi, ta usługa na przykład działała przez jakiś czas i później nagle się okazało, że z tego smart kontraktu nie można wyciągnąć w żaden sposób środków, bo ktoś tam na przykład wykonał jakąś sekwencję operacji, która spowodowała, że ten smart kontrakt się zakleszczył i po prostu nie pozwala on na wykonywanie dalszych operacji i na odzyskanie środków, które są zdeponowane na tym smart kontrakcie. Więc tu też warto uważać na to, że jeżeli faktycznie macie do czynienia z dużymi pieniędzmi, żeby porządnie to przetestować, sprawdzić to na testnecie, napisać na to testy i najlepiej jeszcze przed wdrożeniem na mainnet zapłacił jakiejś innej firmie, która to zaudytuje, czy to faktycznie działa prawidłowo. No i kolejna rzecz, już chyba ostatnia, na którą warto uważać przy tworzeniu frontendu, no to pamiętajcie, że te wszystkie operacje, które dzieją się na blockchainie, one się nie dzieją natychmiastowo i one mają różny stan, czyli na przykład operacja wychodzi i ona musi zostać zminowana, czyli wykopana przez tych kopaczy. W międzyczasie może się okazać, że na przykład ktoś dał za małą prowizję, żeby ta transakcja się wykonała i ona nigdy się nie wykona, więc też jest ważne, żeby frontend budować w taki sposób, żeby obsługiwać te błędy i stan. No i co dalej? Docs i Hub.io, bardzo fajna dokumentacja, spoko informacje o sieci Ethereum, o kryptowalutach, o smart kontraktach, bardzo dużo wartościowych linków. Docsmatic.network, bardzo fajny sidechain, który umożliwia jakby wykonywanie transakcji Ethereum w takim osobnym sidechainie, szybciej i taniej. I oprócz tego mają naprawdę bardzo fajne docsy, które myślę, że jeżeli ktoś się interesuje tematem, to warto sobie przeglądnąć. Tutaj też taki link do bardzo fajnego tutoriala w formie tekstowej, który jest właśnie na takiej platformie zdecentralizowanej, w której są artykuły na różny temat i tam też między innymi jest tutorial, który też Wam gorąco polecam. If Build, też fajna stronka, gdzie macie serię filmików, gdzie gościu tłumaczy, czym jest klucz prywatny, czym jest smart kontrakt, czym jest funkcja haszująca i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, gdy na przykład już wiecie, czym jest klucz prywatny i tak dalej, to możecie sobie skorzystać z platformy if.build i po prostu przesuwać sobie takie klocki, łączyć je ze sobą i na przykład testować, jak działa klucz prywatny, jak się generuje adres, jak coś się zmienia, gdy zmieni się jakieś wartości wejściowe, więc jest to taka fajna zabawka, która też pomaga ugruntować wiedzę z zakresu Ethereum. No i dobrnęliśmy do sekcji pytań i odpowiedzi. Wiem, że troszeczkę przedłużyłem swoją prezentację. Mam nadzieję, że Paweł, nie będziesz miał mi tego za złe. Hej, już jestem. Oczywiście nie mam ci tego za złe. Widzę, że dużo osób też w tej chwili komentuje. Widzę, że te kryptowaluty budzą dużo emocji. Mamy też sporo pytań. Ja sam już wcześniej wyłowiłem 8 pytań, natomiast widzę, że pojawiło się jeszcze kilka na czacie, więc może zacznijmy sobie tak programistycznie od pytania zero. Wybiorę sobie jakieś pytanie. Okay. Na przykład, czy mógłbyś wyłączyć swój screen sharing? A oczywiście, już. Stop sharing. Okej, dobra. W takim razie możemy lecieć. Najpierw pytanie od Grześka. Artur, pokazałeś, że deployując smart kontrakty płacimy za to walutą Ethereum, ale jak taką walutę pozyskać?
Więc tak, pozyskać walutę można na wiele sposobów. Są bardzo popularne giełdy, na przykład polska giełda BitBay i działa to po prostu w taki sposób, że się logujecie do tej giełdy i po prostu przelewacie środki, na przykład złotówki, w zamian dostajecie ETH i ten ETH jest później transportowany do Was na Wasz prywatny wallet. Są też inne możliwości, na przykład bardziej hakerskie. Rozmawiałem kiedyś z takim Amerykaninem, który podróżuje w taki sposób po świecie, że wymienia się po prostu na ETH z ludźmi, z którymi spotyka. Czyli na przykład idzie do Berlina, idzie na jakiś meetup ludzi związanych z Ethereum i na przykład jak potrzebuje troszeczkę zdobyć euro, żeby sobie móc kupić piwo albo nie wiem, kupić bilet do innego miasta, to na takim spotkaniu po prostu się z kimś dogaduje, że słuchaj, daj mi 20 euro, a ja ci przeleję na twój wallet ETH. Więc są różne opcje, są też bitomaty, takie a la bankomaty do tego, więc jest sporo opcji, BitBay jest najprostszy. A powiedz mi, bo to mnie zaciekawiło, jeżeli chodzi o te bitomaty, jak to wygląda, bo widziałem też chyba 2 czy 3 w Warszawie i sam jestem ciekawy, jak się z tego w ogóle korzysta i w ogóle jakie kwoty można wypłacać. Wiesz co, żadnych limitów ci niestety nie podam, bo wiem, że one są mocno zależne od bitomatu i danej lokalizacji, w jakiej on jest. Natomiast ten, z którym ja się kiedyś spotkałem w Szczecinie, no to on działał po prostu, że tam chyba był jakiś limit. To był mały limit, to było coś chyba w granicach 300 czy tam 200 zł, bo chyba ten bitomat, z którym ja akurat miałem do czynienia, to było bardziej takie testowe rozwiązanie, żeby po prostu zobaczyć, że coś takiego jest. I działało to w zasadzie bardzo prosto w oparciu o QR code, czyli najpierw wczytywałeś swój adres, bitomat zapisywał, jaki jest twój adres, na który ma ci przesłać hajs, a ty po prostu wsadzałeś tam pieniążki, tam na przykład te 100 zł czy coś i za chwilę dostawałeś transakcję. Okej. Ale to są takie, że możesz tam tylko wpłacić, czy możesz też wypłacić z takiego bankomatu? Myślę, że też są takie, co możesz wypłacić. Tak jak mówię, nie jestem jakby takim hardkorowym użytkownikiem kryptowalut. Ja bardziej jestem zainteresowany smart kontraktami i blockchainem od strony takiej, nazwijmy to, technicznej i głównie na co dzień korzystam po prostu z giełd i wiem, że te sprawy z tymi bitomatami i tak dalej, one dosyć dynamicznie się zmieniają i też nie chciałbym teraz kogoś tutaj wprowadzić w błąd, jakie są limity i jak to dokładnie działa. Okej, dobra. W takim razie możemy przejść do pytania numer 1 od uczestnika. Jakie języki w dłuższej perspektywie mogą rywalizować z obecnymi liderami Ethereum, Viperem i Solidity? Więc tak. Moje takie ciche marzenie to jest takie, że system się rozwinie na tyle, że nie będziemy pisać w Solidity albo w jakimś Viperze i tak dalej, tylko po prostu cały ekosystem będzie dostosowany do tego, że jeżeli ktoś zna JavaScript, to po prostu pisze w oparciu o JavaScript i to jest moim zdaniem to, do czego powinniśmy dążyć. Przyznam szczerze, że nie widzę na horyzoncie na razie jakiegoś następcy Solidity. Z Vipera nie korzystałem, wiem tylko, że coś takiego istnieje, wiem, że niby jest to zbliżona składnia do Pythona, natomiast no, sam nie korzystałem z tego i bardziej jest to dla mnie taka ciekawostka. Okej, bardzo dziękujemy za odpowiedź. Lecimy dalej. Pytanie numer 2. Ethereum jest kryptowalutą o nieograniczonej podaży. Czy dla Ciebie stanowi to potencjalną niestabilność tej waluty w perspektywie nauki programowania? Ważne jest wystartować od czegoś stabilnego przez kilka lat. Wiesz co, a propos tego pytania, przyznam szczerze, że nie jestem jakimś takim specjalistą, jeżeli chodzi o ekonomię tokenów i kryptowalut i tak dalej, natomiast ja osobiście fundacji Ethereum ufam. Po prostu fundacja ta działa już chyba od 2011 czy tam 2013 roku, sieć działa, sieć tak naprawdę ma bardzo dużo zakumulowanych w sobie pieniędzy, nikt tego jeszcze nie zhakował i ja po prostu im wierzę. I
kiedyś, jak to jeszcze śledziłem, no to tam było po prostu takie, jakiś taki argument przemawiający za tym, że ich zdaniem nieograniczona podaż, czyli tak naprawdę to oznacza to, że Ethereum jest w teorii nieskończenie wiele można wydobyć, bo na przykład z Bitcoinem, inną kryptowalutą jest tak, że mamy maksymalną liczbę Bitcoinów, jakie możemy wykopać, natomiast w Ethereum jest tak, że teoretycznie jest tutaj nieograniczona ilość tego Ethereum, ETH-a do wykopania. I natomiast nie wiem już tak szczegółowo, czy to jest dobra decyzja, czy nie, ja im po prostu ufam. Co do tego w perspektywie nauki programowania uważam, że tworzenie smart kontraktów to nie jest jakiś rocket science, którego trzeba się uczyć przez 3 lata. To zwykle są proste programy, które muszą przyjąć pieniądze, skomunikować się z jakimś adresem, przesłać je dalej, zweryfikować, czy jakieś warunki są spełnione, więc tak naprawdę uważam, że tutaj nie ma takiego ryzyka, jak nie wiem, jak w tworzeniu aplikacji na Androida, tak, że spędzisz nad tym 5 lat swojego życia i nagle ci powiedzą, że Androida nie ma od jutra, tak? Więc tutaj jakby nie ma takiego ryzyka, że nie wiadomo, ile czasu się poświęci na naukę na przykład Solidity, a później będzie Solidity 3 i całą wiedzę będziesz musiał wywalić do kosza. I tutaj też jest ważna rzecz w kontekście tego, że Ethereum bardzo mocno zabiega o tą kompatybilność, czyli właśnie też to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony też to powoduje, że no jakby nowa wersja Ethereum, nowe feature'y Ethereum bardzo mozolnie powstają, ponieważ dużo oni myślą o tym, żeby wspierać i być kompatybilnym z niektórymi rzeczami wstecz. Okej, dobra, lecimy dalej. Pytanie numer 3. Zazwyczaj uczę się z materiałów innych niż książki. Czy w obszarze tematyki, którą przedstawiasz, jest pozycja, o której przeczytaniu warto pomyśleć? Czyli tu taki mam problem trochę, żeby zrozumieć to pytanie. Jak rozumiem, chyba chodzi o to, czy jest jakaś książka, tak? Tak, mi się też wydaje. Nie, ja przyznam szczerze, że żadnej książki, jeżeli chodzi o blockchain czy o smart kontrakty Ethereum, nie czytałem. Uważam, że niestety jest to aż tak nowy temat i tak technologia niedojrzała, że tak naprawdę tutaj każdego miesiąca może się okazać, że jest coś nowego, lepszego, szybszego. Więc tutaj radziłbym, tak jak ludzie na czacie piszą, są fajne kanały na YouTubie, Phil Konieczny, są różne kursy online, które wprowadzają w świat blockchaina i Ethereum, więc bardzo mocno bym polecał w ten sposób zdobywać wiedzę, słuchać podcastów. Ta strona ETH Hub, którą wrzuciłem, też ma podcast fajny i stamtąd można się wiele rzeczy dowiedzieć i myślę, że lepiej sięgnąć po takie źródła niż książki, które nosiłą rzeczy przez ten cykl wydawniczy się po prostu często dezaktualizują. Okej, dobra, tutaj Anita napisała, że jest chyba jedyną babką, która jest na tym live i której temat krypto się podoba. Pozdrawiamy, bardzo fajnie. Pozdrawiamy Anitę. Pytanie numer 4. Czy twoim zdaniem jest sens wchodzić w tematykę blockchain? Jeśli tak, to od czego zacząć? Jeśli nie, to dlaczego? Uważam, że to jest trochę jak z każdą branżą i z tematem. No jeżeli interesują cię kryptowaluty, jeżeli interesuje cię na przykład stworzenie jakiejś usługi, która działa w sposób zdecentralizowany, jeżeli cię to w jakiś sposób jara, no to uważam, że warto po prostu się tym zainteresować, bo jest to ciekawy temat, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Natomiast od czego zacząć? Myślę, że najprościej zacząć od zaznajomienia się w ogóle, czym jest blockchain. Takim dosyć łatwo przystępnym materiałem jest film dokumentalny na Netflixie, który się nazywa Explained Blockchain i można sobie go obejrzeć. Później można jakieś popularno-naukowe materiały na YouTubie, które dotyczą Ethereum, które dotyczą smart kontraktów, też sobie można je obejrzeć i myślę, że warto jest od tego zacząć. Później jak dalej to kogoś interesuje, to można skorzystać z jakichś hackathonów, można
pochodzić, znaczy teraz nie można pochodzić, ale można pouczestniczyć w jakichś meetupach zdalnych i po prostu wgryźć się w ten temat. Natomiast powodów, żeby nie wchodzić w tą tematykę, no to jedyne, jaki widzę, no to jeżeli ktoś faktycznie liczy na taki szybki start, że zrobi tam bootcamp, czy tam, nie wiem, przeczyta dwa artykuły i jutro znajdzie pracę i będzie pracował w blockchainie, to raczej bym na to nie liczył. Myślę, że jest to, jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje się szybko wbić do branży IT, to myślę, że są inne prostsze drogi niż blockchain. Okej, dobra, lecimy dalej. Tych pytań jeszcze kilka mam, jeszcze widzę, że kilka na czacie przybyło. Artur, czy nie sądzisz, że zdecentralizowane sieci blockchain będą miały bardzo trudno, aby przebić się do mainstreamu, patrząc na to, że więksi gracze wolą jednak trzymać łapę na naszych danych na swoich serwerkach? Na pewno będzie prosto, znaczy na pewno nie będzie prosto, tak, no, ale moim zdaniem no, trzeba pamiętać, że chyba wszystkie startupy i wszystkie jakieś takie wielkie usługi świata, które teraz trzymają łapsko na naszych danych, na tych serwerach, zaczynały w jakichś garażach, zaczynały od jakiejś takiej idei, że można zrobić coś troszeczkę inaczej niż jest zrobione obecnie. I ja mocno liczę na to, że po prostu w dzisiejszym świecie też nie jest tak, że Facebook może wykupić sobie wszystkich najmądrzejszych ludzi świata, wszystkich programistów zainteresowanych decentralizacją i po prostu zakneblować im twarz pieniędzmi. I wierzę, że po prostu coraz więcej będziemy odczuwać problemów, jakie robi centralizacja, czyli monopol, czyli właśnie handel danymi, czyli takie żyłowanie różnych biznesów i wydaje mi się, że to będzie takim głównym bodźcem do tego, żeby właśnie tworzyć więcej usług w sposób zdecentralizowany. Okej, dzięki wielkie. Pytanie numer 6. Zdecentralizowana sieć, mógłbyś spróbować to zobrazować. Na pierwszy rzut oka ciężko to ogarnąć. Domyślam się, że to coś na zasadzie starego, dobrego emul, który działał peer-to-peer, ale jak to wygląda w Ethereum? Faktycznie nie ma nawet jednego małego serwerka. Jeśli mamy w sieci blockchain miliony użytkowników, to każdy ma kopię tego blockchainu u siebie. Tak, tak, więc w sieci Ethereum, o ile mi wiadomo, jeżeli mnie nikt nie okłamał, to nie ma nawet jednego małego serwerka i działa to w taki sposób, że po prostu, żeby zdecentralizowana sieć działała, musisz mieć jakąś zachętę do ludzi, żeby oni tą sieć współtworzyli. I w przypadku Ethereum taką zachętą dla tych tak zwanych minerów, dla tych kopaczy są po prostu pieniądze. Czyli ja na przykład mogę sobie postawić w biurze 10 serwerów i po prostu czekam na wykopanie kolejnego bloku. I teraz ja czekam, żeby wykopać ten blok i wszystko jest zrobione w taki sposób, żeby nie dało się oszukiwać, czyli że na przykład ja wykopię kolejne 100 bloków, bo wtedy gdybym ja wykonał kolejne 100 bloków i przetworzył 100 kolejnych operacji w smart kontrakcie, to tak naprawdę byłoby duże ryzyko, że zacząłbym oszukiwać i zacząłbym na przykład udawać, że gdzieś wysłałem pieniądze, a w rzeczywistości je zapisałem u siebie na swoim wallecie, więc sieć działa w taki sposób, że są różne algorytmy, które po prostu zapewniają to bezpieczeństwo, ten tak zwany konsensus między różnymi nodami. I tak naprawdę w momencie, gdy deployujemy nasz smart kontrakt, to ten smart kontrakt jest wyceniany, wrzucamy go do takiej jakby poczekalni i tam po prostu zgłaszają się osoby chętne, które chcą nam wykopać, znaczy jakby osadzić ten kod w blockchainie, ale to oczywiście wszystko jest zrobione w taki sposób, że nie możemy manipulować i nie wiemy, kto nam de facto ten blok wykopie. I ciężko jest to wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że każdy może sobie to doczytać. Jest dużo materiałów na ten temat, jak działa blockchain, jak działa kopanie, jak działa konsensus. To wszystko znajdziecie na YouTubie. Okej, dobra, dzięki wielkie. W takim razie jedziemy dalej do pytania numer 7. Czy są jakieś przykłady problemów biznesowych rozwiązanych w Ethereum?
Tak, myślę, że właśnie też o niektórych problemach mówiłem, czyli na przykład tokenizacja jakichś na przykład nieruchomości albo jakichś przedmiotów. W sytuacji, gdybyśmy chcieli na przykład stokenizować w 200 osób, nie wiem, jakiś właśnie parking pod Szczecinem, no to jest to cięższe do wykonania niż zrobić to w oparciu o Ethereum, prawda? Wiadomo, że zawsze ktoś może zadać pytanie, ale po co ci to tokenizować, po co ten parking i tak dalej, gdyby była potrzeba, żeby to zrobić, to ktoś byś to już zrobił. No ja jednak wierzę w pomysłowość ludzi. Wydaje mi się, że już teraz jest kilka problemów biznesowych rozwiązanych. Są na przykład właśnie usługi DeFi, które pozwalają na przykład zrealizować giełdę, czyli tak naprawdę potężny biznes, który polega na tym, że wymieniasz waluty między ludźmi i kasujesz ich za to prowizję, już teraz jesteś w stanie zrobić takie usługi w sposób zdecentralizowany z użyciem Ethereum, wykluczając tak naprawdę centralny punkt w postaci giełdy i wykluczając tak naprawdę ryzyko, o którym mówiłem wcześniej, że zawsze ktoś może tą giełdę zamknąć sobie, tak, albo po prostu powiedzieć, że hakerzy mu się włamali, hajsu nie ma i ja nie jestem winien, ja to zgłosiłem do prokuratury i teraz szukajcie sobie pieniędzy, prawda? Więc nawet ten problem jest już rozwiązany i jest rozwiązany w oparciu o Ethereum. Okej, dobra. Mamy pytanie numer 8. Czym jest proof of work? Proof of work to jest rodzaj właśnie jakby mechanizmu, w którym utrzymujemy ten konsensus sieci. I teraz już mówię, o co chodzi. W momencie, gdy mamy proof of work, to ten konsensus, jakby ta metoda polega na tym, że mamy właśnie te osoby kopiące i żeby na przykład zdobyć szansę na wykopanie jakiegoś bloku, nasz komputer musi wytworzyć jakąś ciężką operację matematyczną, musi dokonać jakiegoś ciężkiego obliczenia po to, żeby zagwarantować po prostu to, że ktoś uczestniczy w tej sieci, no to musi mieć komputer, musi mieć internet, musi zapłacić za prąd, musi zapłacić za tą koparkę, więc musi ponieść jakąś inwestycję, bo gdyby nie wykonał tej inwestycji, nie wykonał tej ciężkiej pracy, to bardzo prosto by było manipulować tą siecią, bo nagle by się ktoś mógł pojawić i by na przykład mógł przez 2 tygodnie kopać złe bloki, prawda? I w ten sposób destabilizować sieć. A przez to, że masz jakby po prostu zachętę do tego, żeby zrobić jakąś właśnie proof of work, no to wtedy jest zapewnione bezpieczeństwo tej sieci. I tutaj też warto wspomnieć, że proof of work nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem, ponieważ przez to, że jest proof of work, bardzo dużo zużywa się prądu tak naprawdę, że te koparki chodzą, mielą te algorytmy, te obliczenia i to jest bardzo słabe. Natomiast Ethereum 2.0 obiecuje wprowadzenie tak zwanego proof of stake, czyli na przykład jak ja staję się kopaczem, to zabezpieczam na przykład dużą sumę pieniędzy jako gwarant, że będę kopał dobre bloki. Jeżeli zacznę kopać złe bloki, kogoś tam oszukiwać i tak dalej, to sieć może mi zabrać te pieniądze, które mam jakby postawione w zastaw. Więc są różne sposoby na inny konsensus i tutaj w tym przypadku myślę, że ten proof of stake jest nieco bardziej szczęśliwy niż proof of work. Okej, dobra. I to chyba są wszystkie pytania, które ja odnotowałem podczas twojej prezentacji. Natomiast teraz lecimy z pytaniami z czatu, które też się pojawiły. Okay. Na pierwszy ogień pytanie od Krzyśka. Czy widzisz już większe zainteresowanie tematem blockchain, pozytywne bądź negatywne większych firm, czy póki co to raczej domena startupów? Nie no, oczywiście zainteresowanie ze stron dużych firm jest. Tak jak ktoś tu pisał, widziałem na czacie, Facebook miał jakieś tam zapędy, żeby stworzyć własną kryptowalutę. Banki, wiem, że w latach tam 2013-2014 jacyś tam eksperci z JP Morgan śmiali się z Bitcoina, z blockchaina i tak dalej, a teraz mają oferty pracy na blockchain deweloperów, ponieważ myślę, że są po prostu, brzydko mówiąc,
obsrani, co się może wydarzyć, jeżeli faktycznie te zdecentralizowane finanse na grubo wiadą, bo trzeba pamiętać, że na przykład bank i jakby szereg różnych usług finansowych, ich głównym modelem biznesowym, ich główną jakby rzeczą, na której zarabiają pieniądze, jest to, że są scentralizowani, że są po prostu pośrednikiem, że ciężko jest wejść do tej branży i rywalizować z nimi i mają potężne marże na swoich produktach finansowych. I tutaj wydaje mi się, że owszem, firmy, które już są na rynku, będą chciały rywalizować z tymi startupami i z tymi nowymi produktami, które są zdecentralizowane. I tutaj wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawy widok. Okej, dzięki wielkie. Mam kolejne pytanie od Bartka, tutaj też ci wyświetlę. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad wykorzystaniem sieci neuronowych w korelacji zmian na blockchainie versus ruchy na giełdach krypto? O, wiesz co, nie, znaczy nie znam się na sieciach neuronowych, ale wiem, że na blockchainie i przede wszystkim na giełdach krypto jest bardzo dużo spekulacji, jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu chcą zarobić na skokach nagłych kursów różnych kryptowalut. Wiem, że są różne boty, które po prostu non-stop handlują, które potrafią w ciągu sekundy tam, nie wiem, skupić 1000 czegoś, kupić 200 czegoś. I to się dzieje non-stop. I no jeżeli ktoś potrafi zrobić sieć neuronową, która jest to w stanie wszystko ogarnąć i jakoś, nie wiem, jak rozumiem, zarobić w jakiś sposób, no to myślę, że trzeba próbować i trzeba to robić, bo po prostu jest dużo tam pieniędzy w tych wszystkich giełdach i w tych wszystkich systemach kryptowalutowych. Nie jest to wszystko tak rozwiązane jeszcze, bym powiedział, w 100% pewnie produkcyjnie, więc jeżeli ktoś umie i potrafi to robić, to myślę, że warto je spróbować. Okej, dobra. Patrzę, czy są jeszcze kolejne pytania. Widzę na czacie, że nie ma. Tutaj rozmawiają o Gothiku 3. Widzę, tak generalnie zauważyłem, że Grzegorz i Janita mają bardzo podobne zainteresowania. A, super. Super. Okej, dobra, widzę. Okej, tutaj mamy coś od Michała, też ci wyświetlę. Wydaje mi się, że problemem jest to, że wszystko opiera się na zaufaniu. Nie ma tutaj za bardzo żadnego gwaranta w stylu banku państwa. Może to powodować niezłe przekręty, bo po prostu mało osób jest w stanie stwierdzić, czy dany algorytm był sprawdzony, czy nie. Czy to nie jest według ciebie główny problem w decentralizacji? Czy ty widzisz jeszcze jakieś minusy? Tak, myślę, że tutaj co Michał napisał, jest bardzo dużo w tym prawdy. Jednak ja do tego podchodzę w taki sposób, jak mówiłem na początku prezentacji, gdy omawiałem te Web 1.0, 2.0 i Web 3.0. I uważam, że oczywiście, jeżeli ktoś teraz chce, nie wiem, wziąć kredyt 500 tysięcy złotych na swój dom w oparciu o blockchain, czy tam jakiś produkt, Ethereum i tak dalej, no to jest to no, nieodpowiedzialna decyzja i się raczej nie powinno po prostu takich rzeczy robić. Natomiast uważam, że tak jak powiedziałem, ten system jest w takim miejscu jak internet w 2000 roku, czyli są różne możliwości, ale jeszcze nie jest skrystalizowany ekosystem naokoło. I ja osobiście wierzę w to, że jesteśmy w stanie wypracować jakiegoś gwaranta, może za 5 lat, może za 8 lat, może gwarantem będzie sama jakaś sieć, która po prostu udowodni w łatwy do sprawdzenia sposób, że wszystko jest bezpieczne. Tylko tak jak mówię, no tutaj jeszcze musi sporo czasu upłynąć i ja po prostu obserwuję to i jakby jestem świadomy tych wszystkich niedoskonałości, które są teraz i też
myślę, że ciężko jest porównywać system bankowy, który istnieje tam, nie wiem, od pewnie czasu krucjat krzyżackich, czy tam kiedy tam ci bankierzy zaczęli działać, do tak naprawdę tam, nie wiem, 5 czy 6 lat, że tam jacyś hakerzy w garażu sobie coś robią, tak? Więc myślę, że jeszcze sporo czasu musi minąć, żebyśmy faktycznie mogli powiedzieć o tym, czy decentralizacja jest możliwa, czy nie. Okej, okay, dobra. Patrzę jeszcze na czacie, ale widzę, że już nie ma więcej ani żadnych pytań, ani stwierdzeń. No cóż, już i tak prowadzimy meetup godzinę 45, więc Arturze, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się wystąpić na DevJS-ie. Mam nadzieję, że to Twój pierwszy raz, ale nie ostatni. Mam nadzieję, że jeszcze zechcesz u nas zagościć i będziemy mieli okazję współpracować pewnie jeszcze wielokrotnie. O, pojawiło się pytanie od Maćka. To może jeszcze zróbmy je na sam koniec, już jako ostatnie. Maciej Jutka. Czy teoretycznie aplikacja do głosowania oparta na blockchainie byłaby najbezpieczniejszym rozwiązaniem, którym nie dałoby się sfałszować wyborów? Teoretycznie myślę, że tak, tylko nawet są już różne firmy, różne protokoły, różne smart kontrakty, które starają się jakby rozwiązać ten problem, tylko trzeba pamiętać zawsze o jednej rzeczy, że technologia jest gotowa, tylko to, co jest naokoło tej technologii, jest niegotowe. I na przykład, jeżeli ktoś mi teraz by powiedział, że Polska Komisja Wyborcza PKW następne wybory zorganizuje w oparciu o blockchain, to nie do końca by mi się chciało wierzyć, że ten projekt mógłby się zakończyć najbezpieczniejszym rozwiązaniem, w którym każdy głos jest dobrze policzony. Więc z blockchainem jest jak z każdym innym systemem. Jeżeli dasz gówno na wejściu, to na wyjściu najprawdopodobniej też otrzymasz gówno, więc trzeba zadbać o ten cały system wokół, wyedukować ludzi, przećwiczyć różne rzeczy, wykonać różne symulacje i wtedy tak naprawdę moim zdaniem moglibyśmy mówić o tym, że coś jest bezpieczne i coś faktycznie da się zrobić. Na ten moment uważam, że nie da się tego zrobić bezpiecznie, przynajmniej w Polsce, i sporo czasu musi jeszcze upłynąć, żeby technologie i cały system, w którym działa państwo, był przystosowany do tego typu zdecentralizowanych rozwiązań.